Słońca brak, rozstupciem, chrupciem, ruszaj świat. Wesoło będzie nam się szło, a śmiech to zdrowie. Czasem bywa, że kłopot masz, lecz stupciem, chrupciem radę dasz. I choćby przygód było sto, to znów są nowe. Przez cały dzień zabawa trwa, kto tupcia, chrupcia zna. Humor ma! Tupcio, chrupcio. Obudź się! Pada śnieg! Cudo! Chodźmy, Teddy! Weźmiemy sanki! To nie jest czas na jazdę sankami. Musisz iść do przedszkola. Ale Teddy chce jeździć teraz. Będziecie się bawić po południu. Tatuś i ja musimy iść do pracy. Ale mamo, to ty nie wiesz? Przedszkole zostało zasypane śniegiem i już nikt do niego nie trafi. O, pożyczymy sobie szuflę tatusia. Szuflę? Komu potrzebna szufla? Cześć, dzieciaki. Cześć, tato. Gotowy do przedszkola? Nigdzie nie idę. Oczywiście, że idziesz. Z mamą. Nie, nie idę. Poradzę sobie. Nie rozumiem, co jest fajnego w zabawie w śniegu. Ja zamarzam. Przestań, trochę śniegu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Jesteś pewien? To jest nie, nie, nie w porządku. Zawsze chodzę do przedszkola i nigdy nie mogę pojeździć na sankach. Nie złapiesz mnie! Podło! Borys, dosyć, wystarczy. Spóźnisz się do przedszkola. Tak samo ty, Beciu. Nie ma bitwy na śnieżki. Chodź, bądź grzeczna. W przedszkolu będziesz się bawić, ile zechcesz. Widzisz? Twoi przyjaciele już poszli. Nie chcesz do nich dołączyć? Mam propozycję. Zawiozę cię do przedszkola na sankach. O! Jej! Świetnie! No i jesteśmy. A teraz, Tupciu, zechcesz wysiąść z sanek? Nie i nie! Teddy i ja przywieziemy je, kiedy po ciebie wrócimy. Słowo. To nie w porządku! Cieszę się, że wszyscy są obecni. A ja nie. Dlatego, że dzisiaj wybierzemy się do parku na wspaniałe zabawy na śniegu. I jak? Jesteście gotowi? Tak! W takim razie zaczynamy od toru z przeszkodami. Uwaga! Gotowi do ćwiczeń na strzelnicy? Tak! No to zobaczymy, jak trafiacie śnieżkami. Tak!
Zaczynamy! Rzut do celu! Uwaga! Gotowi? Start! Ostatnia konkurencja to zjazd na super szybkiej oponie. Kto chce spróbować? Ja, ja! Doskonale! Wow! To nawet lepsze niż sanki! A potem wszyscy zjechaliśmy na tej śniegowej oponie i jeszcze przekoziołkowaliśmy w dół. Widzę, że zabawa była udana. Tak, mamo. Bardzo, bardzo, bardzo. Twoja opowieść tak mi się spodobała, że i ja nabrałam ochoty na jazdę. Możemy zjechać razem? Tak. Gotowy? Aha. Naprzód! Mamo, było wspaniale! Słyszałeś to? Mówiłem, że na śniegu można się nieźle zabawić. A? O tak, mi wystarczy, że uwierzę ci na słowo. Wersja polska na zlecenie Platformy NC+, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Aneta Michalczyk. Kierownictwo produkcji Kasia Fijałkowska. Wystąpili Aleksandra Radwan, Klaudiusz Kaufman, Bartosz Wesołowski i inni.